Cześć, witajcie detailingowy dziadzie, a jak widać The Turner. Premium detailing stuff. No może i tak być. Filmy z produktami od The Turnera na kanale już były. Tam filmy nieme, można powiedzieć. Wtedy jeszcze. Czy coś się zmieniło z chemią? No zobaczymy, będę badał. Oczywiście na wstępie dziękuję firmie, że zdecydowali, odważyli się, nie wiem, zwał jak zwał, przesłać paczuszkę, bo wiadomo, będzie to oparte na mojej subiektywnej opinii, czy mi się produkty spodobają, czy nie. To się okaże. Z tego co pamiętam, chyba fajne zapachy. Ogólnie z tego co kojarzę, to nie było źle, bo o, nie ta strona. No dobra. To zrobimy tak. Taka niespodzianka. O, guala. O, super. Bo już mi brakowało tych atomizerów. Nie będę ukrywał. A ciężko poszukać teraz dobrego, znaleźć dobry atomizer. O, ładnie zapakowane. Tak jak widziałeś. No ja to źle otworzyłem. Bardzo ładnie zapakowane, co mnie cieszy. Pół litróweczki. Buteleczki. Słuchaj. Fajnie. Tak. Przepraszam za słowo, popitaśnie, naprawdę, rewelacja, podoba mi się. Od czego zaczynamy? Od piany neutralnej. Ależ kufa, zapach. Ojej, taki świeży. Energetyk? Rewelacja, już mnie produkt kupił. Zobaczymy jak będzie działał. Następnie, o, glass cleaner do szyb. No też fenomenalny zapach, słodki. No, miodzio. Tak jak pamiętam, zapachowo tutaj, kurczę, było całkiem nieźle. Całkiem nieźle. APC. Patrz, patrz, jak mnie rozpieścili. No i tu czuję, że już to jest APC. I ten zapach jest taki mniej przyjemny. Powiedziałbym, że taki bez zapachu. Czuć, że jest to APC. Tar. I tu będzie miazga. Fuh. No tak. O. Wow. Może być mocarz. Znaczy po zapachu myślę, że to będzie mocarz. Tak. Ujujujujujujuj. Fajnie, bo teraz właśnie... Kurde, za późno otworzyłem pakę, bo zrobiłem już w sumie prawie wszystkie komplety felka. Ale po zimie znowu trzeba będzie zrobić felunek. Dejron. O, teraz jeszcze został mi jeden komplet felg, czyli z... już wali Dejronem z Volvo. Tak, śmierdzi jak typowy Dejron. Tutaj się nie oszukujmy. Czyli będzie działał tak, jak powinien działać prawdopodobnie. Tire cleaner. O, do felg. I... O, ale cudownie pachnie. Fantastycznie. Zaraz przeczytamy, co my tu mamy. I tak, to jest zasadowy produkt do mycia felg oraz powierzchni gumowych, czyli dwa w jednym. Czyli tutaj będziemy się bawić zdecydowanie rozcieńczeniem. No, ja nie lubię, ja lubię albo opony. Ja wiem, że i ten produkt do opon można użyć do felg. Tak, ale kurczę, no obłędnie pachnie. I kolor chyba fioletowy. No, pięknie. Pięknie, pięknie. Fajne buteleczki, takie bombki, no naprawdę popitaśne takie, nie ma nicze, nie ma za dużo. I tu będę pił w stronę Elite Detailer. Zmieńcie te butelki, bo tam jest tak nasrane, naprawdę. Za dużo, tutaj proszę, elegancko, opisane. Fantastycznie pachnie. Pianę już taką miałem z tym zapachem. To sprawdzimy dopiero latem, więc to co sobie postoi, dobra, to mamy. Atomizerki. Stryk. Lecimy dalej. O, jakie rozpieszczanko. Rękawica. I co? No, patrząc na nią, to już od razu wam powiem, że no, no wiadomo o co chodzi. No to, to, to. A, inaczej. W środku. O kurde, tu gumiaki zdejmujemy. Zdejmujemy gumiaczki. Więc tak, można powiedzieć, że jest jednostronna. Druga strona
Może do szyb, o. Tak, żeby przetrzeć, bo na lakier z nią, żebym skakiwał z tym na lakier, no nie. Bardzo sztywna. Bardzo sztywna. I w środku takie wypełnienie srogie. Słuchaj, to pasowanie do ręki. Idealne. No, może być ciekawie. Jakość wykonania. Spadnie z dłoni? Nie powinna. No zobaczymy, jak to będzie ciągnęło wodę. Wstępnie. Fajnie. Twarda. Możliwe, że zmięknie. No może być ciekawie. I wtedy pstryk i na szybę. Może być dobrze. Okej. Będziemy sprawdzać. I tutaj widzę ręcznik do osuszania. Zobaczmy, zobaczmy. Dziadzia, chowaj to. Dobra, karton. To. No, zobaczmy. Ręczniczek do osuszania. Dwustronny, jednostronny. Jednostronny. Teraz sprawdźmy. Aha, no dobrze. Ale z tyłu jak ładnie. O, to mi się podoba, słuchaj. Super pomysł. Takiego ręcznika jeszcze nie miałem, żeby z tyłu tak było zacinę. Fajnie. Od razu powiem, podoba mi się to, że tak jak u szwagra, że detale są, tak wiesz, że jest to ze smaczkiem, że kupiłeś coś i jest bajer. Nawet głupi napis, słuchaj, i już robi robotę. Ładnie to wygląda, naprawdę. W pokoju sobie tak ładnie, w sypialni sobie to powieszę. Ręcznik duży i zobaczymy, jak to będzie chłonąć. Wykonanie. Teraz obszycie. No, Marcin. Nie jest to Ircha, no nie jest, no. Nie jest to Ircha, ale jest miękkie, jest dobrze. Szukamy niteczek. Ale mam dłonie szorstkie, słyszysz? Ja pierniczę. Muszę te odciski sobie pousuwać. Tak, to jest, jak jest się wieśniakiem. No dobra, słuchaj, ręcznik nawet już nie będę pakował, tylko zacznę się nim bawić zimą. Będę nim ususzał. Dobra. Rękawica też nie ma sensu. Wrzucę ją do rękawic. Będzie teraz testowana, jeżeli chodzi... Zimą wolę rękawice, zdecydowanie. Piękna paczka. Naprawdę fajne bombki. Popitaśne butelki, tak sprytnie, ze smakiem. Wszystko czytelnie. Sposób użycia jest tak, jak być powinno. Zapachy bomba, oprócz APC i Tara i Deirona. To APC jest tam, czuć takie cytrusy, nie jest źle. Może być ciekawie. I do tego jeszcze fantastyczny atomizer Iguali. Czego chcieć więcej? No dobra, dziękuję bardzo za paczuszkę. Naprawdę fajne bombeczki. Oczywiście filmy pojawią się, nie wiem, myślę, że bliżej lata, wiosny. Kurde, bo naprawdę jest tego dużo, ja nie wyrabiam. Naprawdę nie wyrabiam, ale wstępnie... wszystko jest tak naprawdę ze smakiem. To mi się podoba, ten ręcznik. Fajny pomysł, kurczę, no. Rewelacja z tym napisem. Można? Można. I tu rękawica może też być ciekawie. Tutaj szyba, tutaj lakier. No zobaczymy. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!